Sponsorem programu jest Oppo, producent smartfonów oraz rozwiązań Internet of Things. Cześć! Niewiele jest kart komputerowej historii, które pomalowane zostały na biało-czerwono. Jednak trzeba by na pewno maszyny o enigmatycznie brzmiących nazwach, takie jak XYZ, UMC1 czy K202, często wyprzedzały czasy, w których je skonstruowano. W tym materiale zaprezentujemy Wam 7 komputerów, które zostały zaprojektowane i wykonane przez Polaków. Mimo iż często były to prototypy, które nie weszły do masowej produkcji, to trzeba przyznać, że robią one z perspektywy czasu wrażenie. Zwłaszcza, że niejednokrotnie ludzie projektujący je wyprzedzali epoki, w których żyli. Epoki, które bardzo często nie lubiły zmian. Na początek kwestia pierwszego polskiego komputera. W wielu źródłach znaleźć można informację, że był to Emal, ale w praktyce wyprzedził go XYZ, który był pierwszym cyfrowym komputerem uruchomionym i zbudowanym w Polsce. Kwestia przypisania pierwszeństwa jest skomplikowana, bo owszem, Emal powstał przed XYZ, ale został uruchomiony już jako drugi. XYZ został skonstruowany w 1958 roku. Zespołem dowodził docent Leon Łukaszewicz, doceniany profesor informatyki, który żył jeszcze do 2013 roku. XYZ miał pamięć rtęciową. Ten sam typ znalazł zastosowanie w angielskim komputerze ETSAC. Architektura natomiast została zapożyczona z IBM 701. Leon Łukaszewicz w jednym z wywiadów sam przyznał, że konstrukcja 701 i tak była już prosta, a jego zespół uprościł ją w jeszcze większym stopniu. Spowodowane to było skromnymi środkami i faktycznym niewielkim doświadczeniem twórców. Komputer dysponował szybkością maksymalnie 4500 dodawań lub 500 mnożeń na sekundę. Część tego komputera znajduje się w Warszawskim Muzeum Techniki w Pałacu Kultury i Nauki. Dzięki XYZ udało się później skonstruować ZAM2, czyli podobny komputer, ale już w wersji produkcyjnej. UMC1, czyli uniwersalna maszyna cyfrowa, to pierwszy polski komputer, który trafił do seryjnej produkcji. Prototyp zbudowano w 1961 roku w Zakładzie Konstrukcji Telekomunikacyjnych i Radiofonii Politechniki Warszawskiej. 2 lata później wrocławskie zakłady Elwro podjęły decyzję o seryjnej produkcji. Był to lampowy komputer pierwszej generacji, a więc taki, do którego działania potrzebna była lampa elektronowa. Zastosowano w nim także pamięć bębnową. Na powierzchni wirującego bębna nanoszono warstwę magnetyczną, na której zapisywane były informacje. Dysponował on oszałamiającą prędkością 100 dodawań na sekundę. Sprzedano łącznie 25 sztuk. Na podstawie UMC1 z kolei skonstruowano UMC10, który już korzystał z tranzystorów. Odra to jeden z najbardziej rozpowszechnionych polskich komputerów. Znalazł szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu czy też komunikacji. Jest kolejnym dzieckiem zakładów Elwro. Prototyp o symbolu 1001 powstał w 1961 roku. Podstawą dla konstrukcji był projekt przelicznika S1 opracowany przez Jerzego Gradowskiego. Pamięć bębnową wzięto natomiast z komputera Emal2, wyprodukowano jeden egzemplarz, a gdy uznano, że jego wydajność jest niewystarczająca, wzięto się za wersję drugą, nazywaną Odra 1002. Łącznie powstało 9 różnych wersji tego komputera. O niezawodności tej maszyny może świadczyć fakt, że jeszcze do 2010 roku modelu 1305 używał oddział PKP w Lublinie, a w 2020 roku udało się go uruchomić ponownie. Mera to z kolei seria komputerów zaprojektowanych w zakładach ERA w Warszawie. W 1972 roku na czele zespołu w pionie informatyki stanął Wojciech Kossakowski. W pierwszym komputerze oznaczonym symbolem 300 całość architektury wzięto od Momika 8B zaprojektowanego w Instytucie Maszyn Matematycznych przez doktora Waldemara Romaniuka. Model 300 ewoluował i doczekał się aż 6 różnych wersji. Miały od 8 do 32 kB pamięci. Po licznych komplikacjach spowodowanych licencją, użyciem odpowiednich pamięci i podzespołów, komputer trafił w końcu do wielu przedsiębiorstw i szkół. Elwro 800 Junior to komputer, który zaczyna już przypominać te komputery znane dziś. Wtedy porównywano go z maszynami Commodore. Ten 8-bitowy komputer został opracowany specjalnie z myślą o najmłodszych. Jego konstrukcję zleciło Ministerstwo Oświaty i Wychowania. Jak sama nazwa wskazuje, produkowany był w zakładach Elwro, tam od 1986 roku. Zaprojektowania tej maszyny podjął się Instytut Automatyki Uniwersytetu Poznańskiego i wkrótce pokazał swoje dzieło na międzynarodowych targach poznańskich. 8-bitowy komputer działał na bazie procesorów Zilog Z80, a właściwie kopii tego procesora i miał 64 KB pamięci RAM.
Czy wiecie, w którym roku powstał pierwszy IBM PC? Powiem wam, w 1981, ale już 11 lat wcześniej, bo w 1970 roku Jacek Karpiński zaprojektował kontroler, który przewyższał IBM-a pod względem wydajności. Mogły z nim konkurować jedynie Supernova zaprojektowana w USA oraz angielski CTL Modular One. Nasz rodzimy produkt miał jednak to, czego inne nie miały – stronicowanie pamięci. Dzięki temu teoretycznie mógł on dysponować nawet 8 MB pamięci, podczas gdy inne maszyny mogły poszczycić się co najwyżej 64 KB. Praktycznie jednak ten polski komputer osiągał 140 KB, co i tak w tamtych czasach było wynikiem oszałamiającym. Wszystko to sprawiało, że maszyna potrafiła wykonać 1 000 000 operacji na sekundę. Wynik ten pozostał nieosiągalny dla innych komputerów przez ponad 10 lat. Niestety, w Polsce, głównie ze względu na panujący wtedy ustrój, sprzedano zaledwie 30 sztuk, częściowo eksportowanych do innych krajów. Anglicy jeszcze przed rozpoczęciem produkcji tego komputera proponowali przeniesienie jej do Wielkiej Brytanii, jednak Jacek Karpiński, kierując się patriotyzmem, na tę ofertę nie przystał. Na koniec komputer amerykański, ale opracowany i stworzony w całości przez Polaka albo, jak kto woli, Amerykanina polskiego pochodzenia. Jack Tramiel, właściciel Commodore Business Machines, to nikt inny jak Jacek Trzmiel, Polak o żydowskich korzeniach. Krótko po emigracji do USA wstąpił do wojska, gdzie zajmował się łącznością. Kiedy odszedł do cywila, produkował kalkulatory i koniec końców same komputery. Commodore 64 powstał w styczniu 1982 roku. Jego cena wynosiła grubo ponad $500 i zniechęcała nabywców. Trudno było ich oderwać od konkurencyjnego Spectruma, jednak procesor MOS Technology 6510, 64 KB pamięci RAM i piękna na tamte czasy grafika w rozdzielczości 320x200 to było to. Commodore 64 w końcu został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako najlepiej sprzedający się komputer w historii. I to tyle, jeżeli myśleliście, że Polacy nie mają swoich własnych komputerów, to mam nadzieję, że chociaż tymi 7 przykładami rozwialiśmy wasze wątpliwości, a tych komputerów ostatecznie ze wszystkimi prototypami i wersjami było naprawdę, naprawdę więcej. Dziękuję, że dzisiaj byliście ze mną. Do następnego razu. Trzymajcie się i cześć. Sponsorem programu było Oppo, producent smartfonów oraz rozwiązań Internet of Things.